22 stycznia zmarła żona Rafała Bryndala. Dorota Bryndal odeszła w wieku 55 lat. O jej śmierci poinformował mecenas kancelarii prawnej Gessel. Z którą prawniczka związana była niemalże 20 lat. Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy. Że 22 stycznia 2019 roku odeszła mecenas Dorota Bryndal. Nasza wspaniała koleżanka, doskonała prawniczka i dobry człowiek. Była radcą prawnym i szefową praktyk prawa własności intelektualnej. Life Sciences Healthcare oraz prawa pracy. Cechowała ją pracowitość, chęć pomocy, spokój i opanowanie. Kultura osobista i niezwykła elegancja. Była świetną słuchaczką, z empatią podchodzącą do innych. Mecenas Dorota Bryndal była związana z kancelarią Gessel od 1999 roku. Od 2004 roku była wspólniczką, czytamy na Facebooku. Rafał Bryndal, dziennikarz radiowy. Uczcił pamięć zmarłej żony, publikując na Instagramie zdjęcie przedstawiające żałobną wstążkę. Odeszła Dorotka Bryndal, czytamy w komentarzu. Bryndal nie podał powodów śmierci Doroty. Również informacja kancelarii nie poruszyła tego wątku. Pogrzeb Doroty Bryndal.
Dorota Bryndel zostanie pochowana 29 stycznia 2019 roku na Starych Powązkach w Warszawie. Nabożeństwo pożegnalnie odbędzie się w kościele PW Święta Karola Boromeusza. Po mszy będzie odprowadzenie trumny do grobu rodzinnego. Kiedy i jak Rafał Bryndel poznał swoją żonę Dorotę? Rafał Bryndel ze swoją żoną Dorotą wzięli ślub 20 lat temu. W 1992 roku na świat przyszedł ich syn Tymon. Chłopiec urodził się w Kanadzie, gdy Dorota kończyła studia w Toronto School of Business Administration. Kim była Dorota Bryndel? Dorota Bryndel ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek prawa autorskiego. Wydawniczego i prasowego oraz kierunek prawo konkurencji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Wynalazczości. Ochrony własności intelektualnej ukończyła studia podyplomowe. Żona Bryndela szkoliła się w Toronto School of Business Administration w Kanadzie. Żona Bryndela posiadała wieloletnie doświadczenie. Dotycząca efektywnego zatrudniania i zarządzania personelem. Ponadto współpracowała z firmami krajowymi. Międzynarodowymi, agencjami pracy tymczasowej i doradztwa personalnego.